Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 102 odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj z jednodniowym spóźnieniem podsumuję serię Milwaukee Bucks Toronto Raptors. Z jednodniowym, ponieważ wczoraj była niedziela, więc wybaczcie, dzień miał być trochę leniwy, ale niestety spędzony w sklepach, na zakupach, no ale cóż, tak to już niestety bywa. W związku z czym przygotowałem sobie na dzisiaj podsumowanie tej serii, ale nawet nie tyle całej serii, co drużyny Milwaukee Bucks. Też o Toronto Raptors jeszcze będzie okazja pogadać. Będzie mała niespodzianka prawdopodobnie w środę rano dla Was wszystkich na naszym kanale. A na razie o Milwaukee Bucks. Przegrali 4-2, finał konferencji. Byli naprawdę blisko. Być może mają w swoim składzie MVP ligi z tego sezonu. Więc czego tak naprawdę zabrakło Bucks? I tak jak w pierwszej chwili sobie zacząłem wypisywać rzeczy, które moim zdaniem najbardziej się im przydadzą, to po pierwsze taka jedna rzecz, jedno słowo, które cały czas mi się gdzieś tam powtarza, to wszechstronność. Takie trzy punkty sobie wypisałem. Brak bardziej wszechstronnego ataku, brak graczy, którzy potrafią coś wykreować na koźle, no i więcej wszechstronności Janisa, mimo że on już i tak jest bardzo wszechstronny, ale w tym ataku gdzieś tam trochę jeszcze mu brakuje. Teraz, żeby to trochę rozwinąć, tak żeby nie było, że po prostu rzucam, więc jeśli chodzi o Janisa, chodzi mi o to, jak chociażby grał w porównaniu z nim Kawhi Leonard. Janisowi brakuje trochę umiejętności zmiany tempa w ataku, w tym koźle, który robi. On jest fantastyczny w kontrataku, natomiast jeśli chodzi o atak pozycyjny, to tu niestety jest duży problem. Janis grający jeden na jeden przeciwko takiej obronie jak Toronto Raptors, no prawdopodobnie jednej z dwóch, trzech w całej lidze, która potrafi go w ten sposób zatrzymywać, jak to robili Raptors w finale konferencji, to Janis przeciwko takiej obronie się gubi. Jest tam świetna pomoc, jest tam zawodnik, który jest w stanie mu ustać tak naprawdę w grze 1 na 1, jak chociażby Kawhi Leonard. Nieźle sobie radził też Pascal Siakam. Trochę Raptors w końcówce tej serii wykorzystali przepis, który tak naprawdę zaproponowali wcześniej Boston Celtics w spotkaniu numer 1 rywalizacji w półfinale konferencji. No i tu Janis się trochę, może nie tyle pogubił, co po prostu spotkał się ze ścianą swoich dotychczasowych umiejętności. Znaczy, nie zrozumcie mnie też źle, ja nie mówię, że Janis jest słabym zawodnikiem czy coś, jest graczem wybitnym, naprawdę. Natomiast wciąż jeszcze te finały konferencji pokazały, gdzie ma pole do poprawy i jak wiele jeszcze jest przed nim drogi, więc to też pokazuje, jeżeli on dołączy kolejne rzeczy, jeżeli będzie w stanie grać, nie wiem, lepiej na koźle jeszcze, grać troszkę bardziej zdecydowanie przodem do kosza, będzie w stanie lepiej wykorzystywać grę tyłem do kosza, to wtedy zobaczymy ten jego maksymalny potencjał, który być może wystrzeli go powyżej kogokolwiek w tej lidze. Na dzisiaj finał konferencji przeciwko Kawhiowi Leonardowi przegrał, więc o ile sezon zasadniczy miał zdecydowanie lepszy niż Leonard i prawdopodobnie każdy inny zawodnik nie nazywający się James Harden, tak tu niestety został w tej serii pokonany. Co dalej? Tak sobie wypisałem ocenę graczy, która tak naprawdę trochę też nawiąże przy każdym zawodniku do tego, którzy nie potrafią wykreować czegoś na koźle, jak stworzyć bardziej wszechstronny atak, więc pomyślałem, że w ten sposób, oceniając każdego gracza po kolei, z tych najważniejszych oczywiście, dojdę do tego i przekażę Wam te swoje myśli. Więc na początek gracz numer 2 w tej drużynie, tegoroczny All-Star, czyli Chris Middleton, który prawdopodobnie zostanie wolnym agentem tego lata, no raczej zrezygnuje z opcji wartej 13 milionów i powalczy o zdecydowanie wyższą umowę, która mu się jak najbardziej należy. Natomiast on tej serii przeciwko Raptors nie zaliczy do udanych. Przede wszystkim został świetnie wyłączony w ofensywie z gry. Po pierwsze, nie trafiał aż tak dobrze jak w poprzednich seriach, nie trafiał tak dobrze jak w sezonie zasadniczym, ale po co najważniejsze, oddawał zdecydowanie mniej rzutów. Jeśli liczyć samą serię z Toronto, to on w przeliczeniu na 36 minut oddawał tylko 11 rzutów z gry. W sezonie zasadniczym było to 17 rzutów. A to jest akurat ten zawodnik, który najlepiej rozciąga ofensywę przy Janisie Antetokounmpo. To pokazuje, jak świetnie Raptors go wyłączyli. Oni zabierając Middletona jako strzelca, te jego 6 rzutów z gry co mecz, co na każde 36 minut,
wyłączyli atak, bardzo dużą część ataku Milwaukee Bucks, więc tu Middleton zdecydowanie jest potrzebny bardziej, tym bardziej, że on też potrafi wykorzystać swoją grę po koźle, której też brakowało. Kolejny gracz to Brook Lopez. Lopez zagrał na swoim poziomie. Wydaje mi się, że ta seria przeciwko Raptors była jego najlepszą z tych trzech serii, które widzieliśmy w tegorocznych playoffach, więc wydaje mi się, że on akurat spełnił dokładnie te oczekiwania, które wobec niego były. Gorzej, gdy musiał w obronie rotować do Kawhia Leonarda. To był problem, ale wydaje mi się, że w tej chwili do Kawhia Leonarda jakikolwiek center by nie rotował, to by nie dał rady. Natomiast kluczem oczywiście na dalszą jest współpracę, jest to, żeby zaoferować mu dobry kontrakt, bo Lopez będzie wolnym agentem, o czym też jeszcze w dalszej części dzisiejszego podcastu będzie. Kolejny gracz na mojej liście to Eric Bledsoe, gość, który zdecydowanie zawiódł. Trochę się przypomniała seria przeciwko Boston Celtics sprzed roku, kiedy został stłamszony przez Terry'ego Rozier'a. Tutaj może takiego konkretnego tłamszenia nie było, ale jak wszyscy pamiętamy, oczekiwania w stosunku do Kyle'a Lauriego były takie, że to on będzie tym graczem, który złapie czkawkę, który nie będzie w stanie grać dobrze, a tymczasem Lauri pociągnął, on udźwignął ten ciężar, a Bledsoe nie. I patrząc na to, że wymieniało się go jako kandydata do gry w meczu All-Star, patrząc na to, że dostał nowy kontrakt w trakcie tego sezonu, no to wiadomo, że oczekiwania idą w górę. Tymczasem Bledsoe trafił 29% rzutów z gry zaledwie w tej serii i 17% trójek, co nie ma prawa się zdarzyć dla gracza pierwszej piątki, jeśli jego drużyna ma wygrać i przejść do kolejnej rundy. Tym bardziej w takim momencie sezonu, jakim były finały konferencji. Także niby bardzo dobry sezon, ale ten najważniejszy moment zdecydowanie na minus. Kolejny zawodnik to Malcolm Brogdon. No tu możemy spokojnie powiedzieć, przynajmniej w mojej ocenie zdecydowanie na plus. Brogdon wrócił po kontuzji, bardzo szybko złapał rytm gry, bardzo szybko zaczął grać tak jak powinien i on w tych finałach konferencji nie zawiódł. Podobnie George Hill, który został pozyskany w trakcie sezonu. Dokładnie tego od niego oczekiwano, co robił. Trafiał rzuty po odrzuceniach chociażby przez Janisa, biegał do kontrataku, nieźle bronił. Dokładnie to, czego się spodziewaliśmy od George'a Hilla i dokładnie to, co od niego uzyskujemy przez już nie pamiętam ile nawet lat. Ale George Hill dokładnie robi to, czego się od niego oczekuje i to jest świetny, świetny zadaniowiec. Natomiast ostatni gracz, którego tak jeden po drugim analizuje, czyli Nikola Mirotić, zdecydowanie poniżej oczekiwań. I tu będzie dosyć duży problem przed Milwaukee, o czym w dalszej części. No ale Mirotić, podobnie jak Bledsoe, poniżej 20% za 3. Miał tylko 19% celnych trójek w serii z Raptors i na ostatnie półtora meczu w ogóle nie wstał z ławki, chyba że po to, żeby cieszyć się po celnych rzutach swoich kolegów. A tak to niestety Mirotić w ogóle został wyłączony przez Mike'a Budenholzera, bo był aż tak ujemnym, tak minusowym graczem. Jaka czeka przyszłość Bucks? Tu sobie wypisałem dwie rzeczy, o których chcę z wami porozmawiać. Czyli po pierwsze, po drugie, w dalszej części będą kontrakty, bo kilku zawodnikom kończą się umowy, bądź też mogą się skończyć. Natomiast punkt pierwszy dla mnie, który sobie wpisałem, czy warto i czy da się wymienić Erika Bledsoe? Tak jak powiedziałem, Bucks w niego uwierzyli. Dali mu nowy kontrakt do końca sezonu 2022-2023. Ta umowa nie jest jakoś strasznie wysoka, patrząc na obecną umowę w NBA, bo tam ani razu nie przekracza 20 milionów rocznie. Natomiast jest to umowa bardzo długa. To jest zawodnik, który ma już w tej chwili 29 lat. Na jej koniec będzie miał 33. I wydaje mi się, że gdzieś tam w pewnym etapie będą chcieli Bucks go wymienić. Pytanie, czy nie zrobić tego już teraz, tym bardziej, że przydałoby się pieniądze na nowy kontrakt Malcolma Brogdona chociażby. Więc pytanie, czy Bledsoe jest dalej potrzebny. Bo mam takie wrażenie, że on często zamyka się w takim scenariuszu, który z góry sobie zakłada. Nie dopuszcza za bardzo innego i przez to jest dosyć łatwy do rozszyfrowania dla przeciwnika. Bledsoe jakoś tak, mam wrażenie, nie grzeszy wysokim koszykarskim IQ. I przez to łatwo go rozszyfrować, łatwo go odczytać, co pokazał właśnie rok temu Terry Rozier, co teraz pokazali Toronto Raptors. Więc tu Bledsoe musi znaleźć sobie jeszcze więcej w rozwoju, jeszcze lepszy musi być w penetracjach podkoszowych, musi jeszcze poprawić swój rzut za 3 punkty, jeśli chce zostać w Milwaukee Bucks, bo no bez niego dobrej gry, bez jego dobrej dyspozycji Bucks nie są w stanie dojść do finału NBA, więc pytanie, czy stawiać dalej na jego rozwój,
który w wieku 29 lat już aż tak duży nie będzie, czy też szukać innego rozwiązania, innego nazwiska. Ja osobiście spróbowałbym go wymienić, poszukać kogoś, kto może nie będzie aż tak atletyczny, nie będzie aż tak mocno zbudowany, ale za to będzie miał chłodniejszą głowę, będzie łatwiej w stanie zmieniać scenariusz swojej gry w ofensywie, będzie w stanie lepiej się przystosowywać do tego, co obrona rywala mu zaproponuje i to bym szukał rozwiązania. Dajcie znać, co wy sądzicie, czy Bledsoe powinien zostać w Bucks, czy też odejść. No i kolejny punkt, czyli kontrakty. No to mamy kilku zawodników i to wszystkich bardzo ważnych. Po pierwsze Chris Middleton, tak jak wcześniej wspomniałem, on ma opcję na najbliższy sezon wartą 13 milionów dolarów i raczej z niej zrezygnuje, gdyż jako All-Star może powalczyć o zdecydowanie wyższe pieniądze. Skoro Eric Bledsoe dostał 19 milionów tam w kolejnych latach, to dlaczego Middleton nie miałby dostać powyżej 20? Więc to zdecydowanie jestem też za tym, żeby Bucks z nim podpisali nowy kontrakt, gdyż jest on tam po prostu niezbędny. Numer 2 na mojej liście to Brook Lopez i tu też zdecydowanie Bucks powinni go zatrzymać. Prawdopodobnie nie powinni zrobić wszystkiego, żeby go zatrzymać, no bo nie wiadomo, jakich pieniędzy za niego nie warto płacić, ale w perspektywie tego, jak grają w tej chwili centrzy w NBA, no to jest to zawodnik konieczny. Tak? To jest gość, który już rzuca za 3 punkty, który dalej świetnie broni strefy podkoszowej, co pokazywał w tych playoffach wielokrotnie. Ta jego trójka świetnie się sprawdziła, do tego jeśli trzeba, można mu rzucić piłkę w post-up, niech zagra, to też parekrotnie pokazywał. Może nawet za rzadko był wykorzystywany w ataku przez Bucks, to też taka myśl, która gdzieś tam mi się w głowie kołacze po tych playoffach. Numer 3 to Nikola Mirotić i tutaj mam ogromny dylemat, bo z jednej strony mamy zawodnika, który sporo kosztował. No, oddali za niego Tona Makera, okay, może to nie jest jakiś wybitny gracz, ale mimo wszystko oddali gościa, na którego poświęcili jeszcze niedawno wysoki pik w drafcie. Oddali też 3 przyszłe piki w drugich rundach draftu, co prawda nie swoje, ale mimo wszystko oddali te 3 piki, które mieli. No i teraz co zrobić, bo dostali gościa, który z jednej strony w sezonie zasadniczym pokazywał się z bardzo fajnej strony, jest przydatnym zawodnikiem, ale jak pokazały te playoffy, ma spore ograniczenia. Na tyle spore, że z gościa pierwszopiątkowego jeszcze niedawno stał się zawodnikiem, który przez ostatnie półtora meczu nie wstał z ławki. No i tu jest zdecydowanie twardy orzech do zgryzienia dla Milwaukee Bucks. Co zrobić z Nikolą Miroticzem? Na pewno trzeba o jednej rzeczy pamiętać. On tymi playoffami nie poprawił swojej sytuacji na rynku wolnych agentów i raczej obniżył potencjalną swoją nową umowę. Na miejscu Bucks podpisałbym z nim kontrakt, ale krótki. 1 plus 1, 2 plus 1 może. Z opcją najchętniej po stronie drużyny, o ile to się oczywiście uda. Numer 4 na mojej liście to George Hill. George Hill, który ma wpisany w kontrakt na przyszły rok 18 milionów dolarów, ale gwarantowany jest tylko 1 milion. I tu wydaje mi się, że mogliby jakoś spróbować się dogadać Milwaukee Bucks, no ale z drugiej strony, czy Hill coś więcej wniesie? Ja bym chciał, żeby on w Bucks został. Przydałby się jako zmiennik, więc coś tutaj warto by wymyśleć, żeby George Hill w tej drużynie dalej był. Chociaż z drugiej strony rozwój takich graczy jak Malcolm Brogdon, jak właśnie Pat Connaughton, o którym za chwilę, sprawia, że może ten George Hill nie będzie tak istotny. Jest jeszcze ten debiutant tegoroczny, Dante DiVincenzo, który z powodu kontuzji przestał grać od pewnego momentu, a też miewał fajne momenty, więc tu nie wiem do końca, co z George'em Hillem zrobić. Natomiast z kolejnym graczem, czyli z Patem Connaughtonem, tu nie mam żadnych wątpliwości. Warto zagwarantować jego kontrakt. On jest warty tylko niewiele ponad 2 miliony dolarów w przyszłym sezonie, a Connaughton pokazał się jako bardzo solidny zmiennik, który potrafi wygryźć z miejsca w rotacji chociażby Nikolę Miroticza i dostawać od niego więcej minut. Także Connaughton jak najbardziej na tak. No i ostatni gracz, czyli były najlepszy debiutant NBA Malcolm Brogdon, który najprawdopodobniej będzie zastrzeżonym wolnym agentem. No i w związku z tym być może trafi na rynek. I tu pojawiają się ciekawe doniesienia. Jego agentem jest David Falk, czyli gość, który kiedyś prowadził Michaela Jordana. No i Falk nie ma za bardzo
przeszłości takiej, w której często widzielibyśmy od razu przedłużenia z obecnym klubem. Raczej stara się korzystać z tego prawa, że ma możliwość sprawdzenia przez inne drużyny, jak bardzo dany zawodnik jest, jak wysoko jest on oceniany. No i podobno, według tych informacji, które gdzieś wyczytałem, Bucks chcą zaoferować 48 milionów za 4 lata i Brogdon to raczej odrzuci. Natomiast jako zastrzeżony wolny agent prawdopodobnie oferta zostanie później wyrównana. Mówi się o około 60 milionach za 4 lata gry, że podobno Indiana Pacers się na tym zastanawiają, więc to zdecydowanie jest wyższy kontrakt i Brogdon jest warty tych pieniędzy. Te playoffy to pokazały. Brogdon jest warty tych pieniędzy, jest dla mnie lepszym zawodnikiem niż Eric Bledsoe. I też bardziej perspektywicznym, bo wciąż jest te 2-3 lata, czy 4 nawet, wybaczcie, teraz może przestrzeliłem, no ale jest młodszy, więc tu zdecydowanie bardziej bym stawiał na Brogdona niż na Erika Bledsoe. No i ostatni element, który jest przed Bucks, o którym też już powiedziałem, to jest rozwój. Konieczny jest rozwój wszystkich graczy, którzy tutaj są w tej drużynie. Konieczny jest rozwój Giannis Antetokounmpo. Potrzeba też być może graczy o trochę innej charakterystyce wokół niego. Tak jak powiedziałem na wstępie, potrzebny jest jeszcze jeden zawodnik, który potrafi wykreować coś na koźle. Tego nie ma. Mirotić nie ma gry na koźle. Middleton raczej też nie ma, choć trochę próbuje. Brogdon nawet, ale też nie do końca. Natomiast Bledsoe jest bardzo przewidywalny, więc tu celowałbym w to, żeby zyskać jeszcze jednego, dwóch graczy, którzy potrafią coś wykreować na koźle. No, taki Lou Williams byłby po prostu fantastyczny w Milwaukee Bucks. Tego typu zawodnik. No ale to tylko przypuszczenia, to tylko moje gdzieś tam jakieś małe marzenie. Okej, dzięki za dzisiaj. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, a tak jak mówiłem, w środę rano zaglądajcie na nasz kanał, bo czekać będzie na Was bardzo miła niespodzianka. Do usłyszenia, cześć! Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.